posła ziemi śląskiej, pana Tadeusza Motowidło, na naszych zawodach w tym roku. Wiadomo, znacie już go tutaj. Brawo. Większość naszych wędkarzy go zna, bo robi co roku takie zawody, za które przede wszystkim mu się należy serdecznie podziękować. Po prostu, żebym za dużo nie mówił, to proszę już od razu, żeby pan poseł nam coś powiedział. No ja bardzo krótko, drodzy państwo, ja się cieszę, że kolejny raz z kolei już umiemy się spotkać. Po co ja to robię? Po to przede wszystkim, aby podkreślić waszą pracę, zaangażowanie na rzecz tego środowiska, tych pięknych wód i tej naszej pięknej przyrody. I po to robię głównie między innymi też, że wy jako organizacja najbardziej zorganizowana, jeśli chodzi o nasze środowisko, i najbardziej zintegrowana. I za to ja bym wam chciał bardzo serdecznie podziękować i pogratulować, życząc wszystkiego najlepszego i do spotkania w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze żebym nie zapomniał, chciałem to na koniec powiedzieć, ale to jak już jestem przy głosie, to zapraszam drużynę waszego koła na Grand Prix w tym roku, który będzie organizowany przez moje biuro poselskie, międzynarodowe. Będą Białorusini, Słowacy, Czesi i koła tutaj z naszego okręgu. Będzie to impreza klasy międzynarodowej. Zapraszam. Nigdy, nawet karcie. Zaraz, panie pośle, zaczniemy od tych najmłodszych. Trzeba przyznać, że ekipa młodzieży tutaj jest bardzo mocna. Nałapani ryb. Mamy dla nich piękną statuetkę, tak jak pan sobie życzył, żeby pamiętali. I pierwszego poprosimy Krystiana Maku. Maku, Krystian, wyjście się. I tutaj nagród, proszę sobie wybrać nagrodę. Drugie miejsce, Krystian Stanisławski. Trzecie miejsce, Makulski Jan. Skiba Łukasz, czwarte miejsce. I piąte miejsce ma Luchnik Piotr. Sędzia. Pana sędziego poprosimy. W kategorii seniorów pierwsze miejsce wynikiem 4805 punktów Jaskuła Toma. Tu siedzi Tomek i synek i Tomka. Drugie miejsce. Aleksander Podgórny, 3085. Brawo! Trzecie miejsce, Trebenda Andrzej, 2460. Była to jedna ryba. Czwarte miejsce, Kazimierz Dobrzyński, 1730. Kartę ma za darmo. Piąte miejsce, wynikiem 1565, Gołąbek Daniel. Janusz Tułowiecki, miejsce szóste, wynikiem 940. Siódme miejsce, Majcher Stanisław, 765. A to miał być dobrze. Miejsce ósme. A dzisiaj przyjdzie. Janiak Marian, 740. Brawo! Co, ręce już bolą? Nie bolą. Dziewiąte miejsce. Nasza jedynaczka. Małgosia Skrobor. A dzióbka można! A mąż stoi i patrzy! Gratulacje! Szwed Bogdan, miejsce dziesiąte! Miejsce jedenaste! No Janek jest, dobra. Węgierski
Henryk. Dobrze, do tego. A skąd on wiedział już, o kiedy chodził? Miejsce 12. A, bo tam lista go nie wisiało. A teraz będzie nowa, 13. Miejsce 15. Pośpiech Krzysztof. Karwot Marian. Miejsce 18. Razem z Grądkiem, niech sobie podadzą rękę, jednakowa waga ryb. No już sobie podali. A tu czy to spółkę tworzą? Ja słyszałem, że tylko mi to w przywadzie tego spółkę. Wszystkie nagrody my wydali, poza tym resztę już nie złowili ryby. Ja jako sędzia bardzo dziękuję za dyscyplinę i za wszystko. I do zobaczenia znowu. Dobra. Pan poseł. Dobra, teraz słuchaj to. Słuchajcie, koleżanki i koledzy, po prostu to, co żeśmy robili, tą listę na te skromne, po prostu taką pamiątkę dla pana posła. Jest coś, żeby po prostu, żeby pan poseł pamiętał o nas, a my o nim, tak żeby były każdego roku co najmniej takie jedne zawody robione i uznanie za to, za pamięć. My jako nasze koło wręczamy panu posłowi takie podziękowanie. Piękna rzecz, serdecznie dziękuję. Dziękuję wam. I jeszcze mam tu do Sławka Filipowicza poszedł. Aha, czyli mu to dojmy. Dobrze, to Sławek dostanie w klubie, a jest akurat etatowy fotograf Jarek Pawlak. Prosimy też od nas taką pamiąteczkę skromną. Dziękuję. Jeszcze akurat w tym roku się spotkamy, ale niech to zostanie tajemnicą nie tylko dla mnie, ale też i dla was. Wszystkiego najlepszego.